Tydzień po spowodowaniu drogowej kraksy wójt Kraszewic wydał oświadczenie, w którym przeprosił mieszkańców za to, co się stało. Jest mi niezmiernie przykro, i wiem, że taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. Nic nie usprawiedliwia mojego czynu, dlatego z tego miejsca apeluję, nie popełniajcie mojego błędu. Do incydentu, za który teraz przeprasza Konrad Kuświk, doszło w zeszły piątek. Prowadząc samochód, Wójt zjechał z drogi i staranował płot jednego z domów. Gdy na miejscu zjawili się policjanci, Kuświk odmówił badania alkomatem, dlatego ostatecznie pobrano mu do zbadania krew. Policja na razie nie podała jeszcze wyników tego badania. Sam Wójt w swoim oświadczeniu ani słowem nie odniósł się do tego, czy prowadził auto trzeźwy, choć podkreślił. Zamierzam poddać się osądowi wymiaru sprawiedliwości i z pokorą przyjąć rozstrzygnięcie, jakie w mojej sprawie zostanie wydane. Co ciekawe, wójt zaledwie dwa tygodnie przed wypadkiem podpisał z policją porozumienie. Dotyczyło otwarcia w przyszłości komisariatu w Kraszewicach. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.